Prezentacja Volvo V50, 2007 rok, model poliftowy. Ktoś powie, że droższy Focus. No nie, bo tutaj mamy silnik 2.4 od Volvo, 5-cylindrowy, 170 koni i skrzynia manualna, czyli ten silnik właśnie w polifcie jest najbardziej poszukiwany na rynku. Dlaczego jest najbardziej poszukiwany? Bo po prostu tych samochodów jest najmniej i są bardzo, bardzo silniki niezawodne. Udana konstrukcja Volvo, bardzo stara konstrukcja, która sprawdza się, niestety już nie jest produkowana, tak naprawdę była dostępna w tym modelu, chyba to był najdłużej produkowany samochód z tym silnikiem, do 2012 bodajże roku, do 2010 na pewno ja widziałem samochody z tym silnikiem, 11, 12, nie wiem czy ten silnik był dostępny, musicie doczytać. Tutaj macie 2007 rok, pierwszy wypust polifta, wersja Kinetic, czyli podstawowa, możecie sobie to zauważyć po tym, że mamy nielakierowane doły i zderzaków i progów, brak halogenów, także wersja taka, mówię, podstawowa, aczkolwiek wszystko co powinna mieć, ma. Czyli jest klimatronik dwustrefowy, tempomat, podgrzewane fotele, co tutaj więcej tak naprawdę, wielofunkcyjna kierownica, to jest tak naprawdę tyle z wyposażenia, auto jest doposażone. Hak jest oryginalny, mamy kluczyki do tego haka, teraz jest zdjęty, jest zaślepka też oryginalna, także wszystko tutaj naprawdę robi takiego smaka. Auto z fajną historią, bo zakupione od drugiego właściciela, drugi właściciel posiadał ten samochód od 2017 roku. Egzemplarz jest po dużym serwisie, bo jest świeżo po wymianie rozrządu, filtrów i oleju. Niski przebieg, bo 178 tysięcy km zaledwie. My auto sprawdziliśmy po swojemu, wgraliśmy polskie menu tradycyjnie gratis od firmy, wgrane polskie menu w radio i w zegary. Zostały wymienione w Polsce tylne tarcze hamulcowe, klocki oraz nowe sprężyny z tyłu, bo jedna była pęknięta. Do tego doszedł serwis klimatyzacji. Klimatyzacja została odgrzybiona, napełniona, działa naprawdę bardzo dobrze, także tutaj nie ma zastrzeżeń. Sprawdzony samochód pod względem technicznym, także tutaj też nie ma żadnych zastrzeżeń co do zawieszenia, co do hamulców. Mówię, hamulce mieliśmy zastrzeżenia do tylnych tarcz, zostały wymienione na nowe. Koszt serwisu z wgraniem polskiego menu wyszedł dokładnie 1900 zł. Auto w 100% bezwypadkowe i zaraz przejdziemy do pomiaru powłoki lakierniczej. Pokażę Wam, jak prezentuje się powłoka lakiernicza konkretnie w tym egzemplarzu. Wyjmę swój magiczny miernik, lecimy prawą stronę, tak jak widzicie mamy oryginał, błotniki przednie, newralgiczny punkt, widzicie oryginał, nie ma nigdzie korozji, nie ma nigdzie purchelków, przednia maska aluminiowa, oryginał, zobaczymy z drugiej strony, oryginał i lecimy lewą stronę. Lewy przedni błotnik, widzicie, oryginał. Lewe przednie drzwi, oryginał. Lewy tył, oryginał. Lewy tylny błotnik, oryginał. I na końcu nam zostanie dach i jeszcze tylna klapa. Dach, widzicie, oryginał 90. Jeszcze tylna klapa. Też oryginał. Że tak wygląda ten konkretny egzemplarz, jak widzicie jest cały w oryginale, żaden element nie był powtórnie lakierowany, także cały samochodzik mamy w oryginale, w pierwszym lakierze, nie przekracza 120 mikronów tak naprawdę tutaj powłoka, średnia powłoka to jest między 90 a 110. Przechodzimy do wnętrza, wersja Kinetic, także tutaj taka wersja podstawowa, ale pokażę Wam, jak wygląda. Bagażnik dosyć duży, jak na tą klasę samochodu, nie zapominajcie, że to jest małe kombi. Mamy roletę bagażnika, tej rolety często brakuje, tak jak widzicie jest wyjęta, bo nie da się jej wpiąć, żeby włożyć cztery koła. Jest siatka przedzielająca, od nas wjechały zimowe opony, nie było do tego samochodu drugiego kompletu kół. Dunlopy bieżnikowo, praktycznie jak nowe, 8 mm bodajże ma opona. Są opony demo, 2017 rok bodajże. Demo, czyli praktycznie nieużywane, co prawda leżaki tak zwane, ale opony nieużywane, także jeszcze komuś mogą posłużyć. Wnętrze tradycyjne na V50, szare,
niezniszczone, w bardzo dobrym stanie generalnie samochód, zadbany w środku. Cztery szyby w prądzie, elektryczne lusterka, ale to jest standard w tym modelu. Fotel kierowca, jak widzicie, tak wygląda. Tutaj mamy delikatny jakaś taka dziurka, nie wiem po czym, może po fajku. Jedyny, tak naprawdę nie czuć w tym samochodzie palenia, także mogło coś po prostu komuś spaść albo zostało czymś tutaj draśnięte. Generalnie żadnych pęknięć na tych newralgicznych punktach. Jak widzicie, kierownica wielofunkcyjna. Tempomat mamy, przebieg zaraz pokażę. Dwustrefowy klimatronik, podgrzewane fotele z przodu. Nagłośnienie zwykłe. Wam auto pod maską. Jeszcze przebieg zobaczymy. Żeby się nie pomylił, bo dużo tych samochodów jest. 187 558. Dokładnie tyle ma auto przejechane. Przechodzimy pod maskę. Tak wygląda słynny stary silnik, stary dobry silnik Volvo. 5-cylindrowy, 2.4 niewysilony, 170 koni. Tutaj naprawdę ten silnik ma czym oddychać. Jeżeli potrafimy tym autem jeździć, czyli wkręcać go na obroty, to naprawdę też fajnie to auto przyspiesza. 170 koni ten samochód osiąga przy 5,5 tysiącach obrotów. Tutaj macie wlepkę od wymiany rozrządu, rozrząd Gatesa, wymieniony w maju 2021 roku przy przebiegu 187, także tak naprawdę chwilę przed sprzedażą Szwed zrobił serwis olejowy i serwis rozrządu. Zapomniał o tarczach, o tylnych sprężynach, ale od tego jesteśmy, żeby to wszystko sprawdzić, żebyście nie mieli tak naprawdę problemu. Przechodzimy do dokumentacji. Mamy komplet kluczy. Dwie sztuki, tu już macie kluczyki poliftowe. Mamy książkę serwisową, która naprawdę prezentuje się bardzo dobrze. Zaraz Wam pokażę. Przebiegi, przeglądy robione praktycznie co rok. 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20 i 21, wymieniony kompletny rozrząd z pompą wody, olej plus filtry. Tutaj mamy fakturę, gdyby ktoś nie wierzył, 7,5 tysiąca koron. Na fakturze mamy dane właściciela. Powinniśmy tak naprawdę zasłonić te dane. Do tego jeszcze jest nasze zlecenie, ale jeszcze jest nieodebrane tak naprawdę z warsztatu. Tam wyszła naprawa, mówię, 1800 zł. Klimatyzacja, tylne tarcze plus tylne sprężyny plus robocizna. Przy okazji zostały odświeżone zaciski hamulcowe, żeby, mówię, ładnie wyglądały i cieszyły oko. Kolejna, mówię, V50 poliftowa wjeżdża do oferty. Tutaj macie 2007 rok, niski przebieg, cena w granicach 33 tysięcy. Dokładnie będzie auto wystawiane 32 z groszem. Jeszcze nie wiem dokładnie, wszystko zależy tak naprawdę od akcyzy. Auto wjeżdża do oferty, nie jest zarezerwowane, także jeżeli szukacie takiego konkretnie samochodu, a sporo szuka osób modelu poliftowego z tym konkretnie silnikiem, no to zapraszam, bo naprawdę jest to ciężki temat do znalezienia, do kupienia, także tutaj naprawdę samochód macie sprawdzony, bezwypadkowy, tak jak widzicie, cały w oryginale, nigdzie nie malowany. Cena jest, nie jest niska, ale naprawdę zobaczcie sobie, jak te ceny kształtują się za granicą, doliczcie sobie opłaty, doliczcie sobie jakąś skromną prowizję, transport i tak dalej, to naprawdę nie wychodzi nigdy okazyjnie. Jeżeli jest okazja, to zawsze pod tą okazją tkwi jakiś problem. Tutaj macie auto pewne, sprzedawane po opłatach, gotowe do rejestracji, oczywiście na fakturę VAT marże, czyli nie ma opłaty skarbowej. Jak dorwę to zlecenie, no to będzie wrzucone, jak odbiorę zlecenie tak naprawdę z warsztatu, będzie wrzucone w ogłoszenie, będzie zdjęcie tego zlecenia, tam będzie wszystko wyszczególnione standardowo, tak jak zawsze u mnie. Co więcej, zostało nam zobaczyć V50 od spodu, także lecimy na stację. Zobaczymy podwozie konkretnie tego egzemplarza. Zobaczymy Volvo od spodu. Widzicie nowe sprężyny z tyłu. Jedna lewa była pęknięta. Wymienione obydwie. Słona silnika widzę jest. Zobaczymy przód. Trochę mokry, bo padało w nocy. Tak wygląda V50 od spodu. I tutaj jakaś niewielka korozja.
podłogę w stanie idealnym, tak naprawdę korozja na elementach zawieszenia, ale taka znikoma. Z tej strony będzie lepiej widać. Proszę bardzo. Kolejna V50 poliftowa wjeżdża do oferty 2.4. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału i do obserwacji nas na Facebooku. Pozdrawiam.